Dzień dobry Państwu, minęła godzina 13. Bartosz Utnicki, zapraszam na serwis informacyjny. Pierwszego września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granicę II Rzeczypospolitej. Napaść Niemiec rozpoczęła się o 4:40 od bombardowania Wielunia. Był to początek II wojny światowej. W jej trakcie zginęło ponad 6 milionów Polaków. Wybaczenie i uznanie winy to jedno, a zadośćuczynienie za szkody to drugie. I ta sprawa cały czas jeszcze nie jest załatwiona. I nigdy nie była załatwiona. Od tych 85 lat, czy 80, licząc cały okres II wojny światowej, nie jest załatwiona. I wierzę w to głęboko, że będzie załatwiona. Bo nikt nigdy nie zrzekł się oczekiwania wobec tego, że jeżeli ktoś po prostu przyszedł i coś nam zniszczył, to powinien nam to oddać takie samo albo za to zapłacić. Tak jak jest zupełnie naturalne, jeżeli ktoś komuś wyrządzi szkodę, to musi ponieść tego oczywiste konsekwencje także w postaci przywrócenia do stanu poprzedniego albo wypłaty takiej kwoty, która to umożliwi. Te straty są szacowane na ponad 6 200 000 000 000 złotych. Na ponad 1,5 biliona euro. I jeżeli ktoś myśli, że to są w większości straty dosłownie materialne w postaci zniszczonych budynków, zniszczonych aktywów, to się myli. W większości ta kwota to strata dorobku, który dla Rzeczypospolitej dałoby te ponad 5 milionów ludzi zamordowanych. Co ci ludzie jeszcze wypracowaliby w swoim życiu, gdyby żyli, gdyby wciąż byli żywymi, aktywnymi obywatelami Rzeczypospolitej. Rząd w Berlinie przedstawił w styczniu 2024 roku stanowisko, że sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta. Stanowisko rządu niemieckiego podziela również premier Donald Tusk. Fakty są jednak takie, że Polska nigdy w sposób zgodny z prawem reparacji się nie zrzekła. Chcemy mieć jak najlepsze relacje z naszym sąsiadem i mamy dzisiaj bardzo dobre relacje z Niemcami. One zostały wypracowane między innymi dzięki uczciwemu przyznaniu przez stronę niemiecką winy za II wojnę światową. Także za tą tragedię, która stała się udziałem Wielunia i Wielunian. Usłyszeliśmy wielokrotnie słowo przepraszam. Usłyszeliśmy wielokrotnie prośby o wybaczenie. I w sensie ludzkim, chrześcijańskim, myślę, że większość Polaków w swoich sercach wybaczyła. Myślę, że większość Polaków w swoich sercach uznała to, że ta wina została przyznana, to, że te słowa o prośbie o przebaczenie padły. To jest oczywiście ogromnie ważna, być może najważniejsza część tego, by narody mogły dalej żyć w zgodzie, w przyjaźni, by mogły wspólnie budować dobrą przyszłość. Ale oprócz tego istnieje jeszcze suma strat, tych strat materialnych. I niezależnie od tego, czy godzimy się i czy wybaczamy, czy chowamy, czy idziemy ku temu, żeby nie chować w sercu urazy, żeby nie było nienawiści, należy się zadośćuczynienie, za stratę, należy się przywrócenie do stanu poprzedniego, należy się wypłata odszkodowania za to, co zostało bezpowrotnie zniszczone. I to jest kwestia naturalna,
i do tego nigdy nie doszło. Przypomnijmy, że 1 września 2022 roku na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Według wyliczeń specjalnego zespołu pod przewodnictwem Arkadiusza Mularczyka należne Polsce reparacje od Niemiec wynoszą ponad 6 bilionów złotych. Ten raport, on się już wpisał, można powiedzieć, w historię naszego kraju. I jestem absolutnie przekonany, że kolejne pokolenia będą pominały się o sprawiedliwość. I myślę, że w perspektywie nieodległej dojdzie do refleksji po stronie niemieckiej, że ten temat musi być uregulowany w relacjach polsko-niemieckich. Także uważam, że kluczem tu jest nasza presja. Presja krajowa, presja międzynarodowa, która doprowadzi w przyszłości do uregulowania tej sprawy w formie umowy międzynarodowej. Niemiecki rząd, niemieckie państwo wszelkimi możliwymi sposobami wspierało obecny rząd w naszym kraju, Donalda Tuska, mając świadomość, że właśnie nastąpi taka pauza w dochodzeniu przez Polskę roszczeń. Natomiast to nie jest sprawa między rządami, to jest sprawa między państwami, między narodami. W tej sprawie dwukrotnie się powiedział polski Sejm w 2004 i 2022 roku, stanowiąc jednogłośnie, że sprawa jest nieuregulowana w formie umowy międzynarodowej. Również Rada Ministrów rok temu taką uchwałę podjęła. Była wysłana nota dyplomatyczna z rządu Niemiec, więc stan prawny jest jasny. Państwo polskie oczekuje uregulowania tej sprawy od państwa niemieckiego. I mimo iż dzisiaj rządzi Donald Tusk w naszym kraju, to kiedyś te rządy przeminą i sprawa znów wróci na agendę polsko-niemiecką. Na Jasnej Górze odbywa się dziś święto Dziękczynienia za plony. To okres, kiedy polscy rolnicy składają Bogu dożynkowy chleb, symbol naszego dnia powszedniego, i przypominają, że związek z ziemią jest szczególnym wymiarem tradycji i kultury polskiej. To jak wyglądają obchody, obserwuje nasz reporter Janusz Życzkowski. Powiedz, Januszu, jak przebiega dzisiejsze święto? No, to, że jest to święto uroczyste, to chyba nie trzeba nikogo przekonywać. W tym momencie dobiega końca msza święta, podczas której właśnie rolnicy dziękują za tegoroczne plony, za tegoroczne zbiory, za cały rolniczy sezon i oczywiście proszą za pośrednictwem Czarnej Madonny o to, by kolejny rok dla rolników był rokiem dobrym. W tej modlitwie razem z nimi prezydent Polski Andrzej Duda, który przyjechał tutaj z obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej, 1 września oczywiście w Wieluniu, to całkiem niedaleko, stąd tutaj obecność pana prezydenta również naturalna. To on w pierwszych słowach tutaj jeszcze przed rozpoczęciem mszy świętej dziękował rolnikom za ich ciężką pracę, dziękował za to, że właśnie dzięki ich pracy Polska jest bezpieczna żywieniowo. No, odniósł się także do przyszłorocznych wyborów prezydenckich i prosił rolników o to, by w przyszłym roku, kiedy będziemy wybierać jego następcę, żeby wybrać osobę, która również będzie dbała o polską wieś, osobę, która będzie bronić polskich rolników. Oprócz uroczystości tych o charakterze religijnym, oczywiście tutaj na Jasnej Górze także przestrzeń do takich branżowych spotkań i dyskusji, więc spotkania producentów rolnych, pokaz różnego rodzaju sprzętu producentów, którzy współpracują z rolnictwem. To także jest miejsce do dyskusji o zagrożeniach i tym, jakie są wyzwania dla polskich rolników. Więc zbierane są podpisy przeciwko Zielonemu Ładowi. Tutaj, no, jeśli przełączę kamerę, to zobaczycie Państwo na właśnie stoisko Solidarności, gdzie są zbierane podpisy. No i wiele osób tutaj zatrzymuje się i podpisuje. Są również rolnicy, którzy protestowali wiosną w różnych miejscach Polski. I oni tutaj wykorzystują także te dożynki, by rozmawiać o problemach polskiego
rolnictwa. Z Jasnej Góry, Janusz Życzkowski, Republika. Dziękujemy Ci, Januszu, za Twoją relację. Na Jasną Górę będziemy jeszcze wracać. Natomiast na ten moment to już wszystko. Do zobaczenia.